Wyprawa w nieznane. Chciałbym cię zabrać dziś na wyprawę. Tylko nie chcę popełnić jakiegoś faux pas. Dlatego najpierw spytam. Lubisz ryby? To zależy. Jeść, czy łowić i przyrządzać. O, to mi klina zabiłeś. O tym nie pomyślałem. To spytam precyzyjnie. Lubisz jeść ryby? Uwielbiam pod każdą postacią. Od pasty rybnej po wędzone sztuki. Uprzedzając twoje ewentualne pytanie, dodam, nie zaciągniesz mnie na żadną łódkę, nie dam się w to wkręcić, a za stary jestem. Tak jest tam mokro, trzeba być cicho i najgorsze jest to czekanie. Rozumiem twoją niechęć i w pewnej części ją podzielam. Dlatego po ryby wyślemy naszych aktorów. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. To niech oni już lecą, nie muszą wszyscy. Wystarczy, że pójdą Adrian i Krzysiek. 5 porcji to przecież udźwigną, a my w tym czasie odpoczniemy. Troszeczkę źle mnie zrozumiałeś. My na ryby wyślemy naszych aktorów w słuchowisku. Wszyscy tylko kłody pod nogi rzucacie, jak mówi klasyk. Do tego wyślemy ich dosyć daleko od Kielc. Naszym dzisiejszym celem jest Chotów, gmina Krasocin, powiat Włoszczowa. To szmaty drogi od Kielc, ale my to załatwimy raz, dwa. Uwaga, aktorstwo! Za pomocą czarodziejskiej technologii przenosicie się do Chotowa. Jesteście nad stawami, ale z tego co widzę w scenariuszu, to nie będziecie zwykłymi rybakami, ale wodnymi stworami. Uwaga, nagranie. Nudno, strasznie w tych naszych stawach. Okrutnie nudno. Ale spokojnie jest, nikt nam nie przeszkadza. O, patrz. Czapla leci. Wcale się nie boi. Pięknie tu u nas jest. Ale faktycznie trochę nudno. Dziewuchy tero tu już rzadko nad wodę przychodzą. Dawniej to było. A to z praniem przyleciały, to ja cichuteńko, cichuteńko, bez szmeru żadnego podpływam i szmatę jakąś dawaj schować. Mądryś ty, mądryś. I potem łażą te baby po brzegu i wodę mącą. Przeszkadzają. Odpocząć nie dają. No ale coś się działo. Albo jak dzierlatki przechodziły się kąpać, ciuchy kładły na brzegu i no trochę za daleko. To i wychodzić z wody nie chciałem, bo to strach. A one golusieńkie do wody właziły. To wtedy my wymyślili, że to się mówi. Ale kino. Dwa głupki. Jeden starszy od drugiego, a za dzierlatkami się ogląda. A ja, to jak one wchodziły do wody, no to ja cichuteńko, cichuteńko podpływałem i tak je w nogę albo w rękę hyc dotykałem. A jaki wrzask był, jak to się darło. Jak to z wody uciekało. No, kiedyś to jedna droga pomyliła i prosto na mnie w szuwary leciała. Myślę, no głupia jakaś, ale to przecie zestrachane takie było, że nic nie widziało. Przeleciała koło mnie jak ślina przez gardło i nic nie widziała. To może i wesołe było. Ale po co te ludzie naszym stawom te nazwania nadawały? Jezioro duże mówią. No przecież każdy wie, że duże, bo drugie jest małe. Albo jezioro Małkowiec. No głupota jaka. Albo te staw Zawada Górna i staw Zawada Dolna. Człowiek to powie, on jakiś głupi jest. Nie znata się. Kiedyś leżałam pod mostkiem, co to wedle młyna jest i słyszałam, jak one ludzie, znaczy, gadały. I one te nazwy nadały, bo dużo tu ludzisków przyjeżdżało po ryby. I one im gadały. Ta ryba jest z Zawady Górnej, a ta z Zawady Dolnej. Ale ja się nie zgodzę, bo dla mnie to i tak jest głupota. Przecie każda ryba jest taka sama. Te ludzie ryby ponoć gdzieś daleko wożą, że takie dobre są. Jedne mówiły, że do Krakowa z nimi jeżdżą.
No właśnie, jeszcze te rybaki. Jak którego nie lubię, to mu ryb wcale nie dam. Jeden taki na łódce przypływa, Jątek na niego wołają. A, Jątek. A no to przecie to ja wiem, który to jest. Ten, co się tak wydziera, że to niby piosenki śpiewał, ale gdzie on tam śpiewał? To i no, mordę drze. No, ten sam. To jak on po ryby płynie, to ja mu zawsze sieci poprzerywam. Albo ryby na płosze. Jest i taki doby i no nie wiem jak to ma na imię. Taki starszy już, z brodą. No ten to dobry jest. I ryby karmić przychodzi, to temu to nawet jak mi się chce, to trochę rybek na godzie. O, patrz ta. Chyba szykują rybaki, ale to nie te z sieciami, tylko te z tymi kijkami, co Roboko założy i na rybę czeka. Jak nie mam co robić, no to co robię? Ano, cichuteńko pod wpływem do tego Roboka i go z tego haczyka zdejmę. A kiedy tak cichuteńko na ten sznurek se pociągnę, to i se patrzę. A tam na brzegu zamieszanie, bo one myślą, że ryba się złapała. A najlepiej to wspominam tych Szwedów, co to łaziły po grobli, pamiętacie? No pewno. No. To zabawa była, że hej. No pewnie. A ludziska to do tej pory opowiadają takie bajki, że Szwedy zatopili tu zrabowane skarby i dwie armaty. A, bo ludziska to takie bajania opowiadają, bo nie wiedzą jak by. Te Szwedy chciały jechać z tymi wozami, ale Jorzem słyszał jak ludzie gadały, że te Szwedy są złe. No to myślę, dam ja wam szkołę. Najpierw bekło mnie się trochę. No to witaj, jakie to bęknięcie mam. Dobre. Ludzie mówią, że się mgła podniosła, a tu i obeknąłem. I Szwedy nie wiedziały, gdzie iść. No i tyś wtedy przyleciał po nas. Ja udawałam dziewuchę ze wsi i wołałam: chodźcie, tutaj tu jest ta droga. A te głupie myślały, że to jakaś dziwucha woła i dawaj zjeżdżać z grobli prosto w wodę. Jak tam któryś się zatrzymał, to kobyłę za nogę łapałem, to ta tak do wody leciała jak żaba jakaś. Wszystko się potopiło i te Szwedy i cały dobytek. A, ludzie do tej pory szukają, gdzie te skarby są. A jakie tam skarby? Takie ino kamienie, co błyszczą, to do niczego nie są potrzebne. Do jedzenia się to nawet nie nadaje. No, i tyle opowieści o tych naszych stawach. Spokojnie tu jest i mam nadzieję, że tak zostanie. I ludziska nam pozwolą tu mieszkać. No, czas pokaże. Nie wiadomo. Wystarczy. Od tych waszych opowieści to już słuchaczy brzuchy rozbolały od śmiechu. Tylko niestety na ryby to my się chyba nie doczekamy, jak ich takie wodne stwory strzegą. A powiedz mi, reżyserku, tam w Chotowie to jest jeszcze coś poza stawami? Jest fajna opowieść o pożyczce, ale prawdę mówiąc, niewiele materiałów udało mi się zgromadzić na ten temat. No mów tyle, co wiesz. Na zachód od wioski, w lesie, gdzie dziś przebiega centralna magistrala kolejowa, leżą dwa stawy. Kuźnica stara i nowa. Czekaj. Staw nazywa się Kuźnica? To chyba nie przypadek. Masz rację, to nie przypadek. Ze starych dokumentów wynika, że była tam kuźnica wytapiająca żelazo. Te zapiski podają też, że we wsi istniał wiatrak zbożowy. To by znaczyło, że to nie jakaś wioseczka ukryta wśród lasów, ale pewnego rodzaju metropolia. Do tego jeszcze dojdziemy, a tymczasem zamykamy temat pożyczki. No dobrze, o co z nią chodziło? W 1642 roku Marcin Szyszkowski, ówczesny właściciel, oddał Chotów w zastaw klasztorowi Świętego Ducha w Krakowie za pożyczenie pieniędzy. Co było z tym dalej?
Nie wiem, nie pytaj. Rozumiem, że odkrywanie reszty tajemnic wioski to zadanie dla naszych aktorów. Doskonale dali sobie radę jako wodne stwory, to niech teraz przeprowadzą śledztwo. Słuszna uwaga. Szanowne aktorstwo, powrót do Chotowa. Tym razem przeprowadzicie śledztwo. Uwaga, start. Remiza strażacka to w wielu miejscowościach wizytówka wioski. Tak jest i tutaj, no zadbane wszystko. Widać, że tu jest dobry gospodarz. No, owszem. O, właśnie. Tu zostawimy samochód i rozpoczniemy nasze śledztwo. Ale to jak widzę, pan Krzysztof już rozłożył dokumentację. Ciekaw jestem, czy w pracy też jest pan tak dokładny. Panie przewodniku, jest... Jest miło, to po co pan psujesz atmosferę niepotrzebnymi docinkami? No? W weekend praca to temat tabu. Trochę źle pan trafił, bo małżonek jest aktualnie na ścieżce wojennej ze swoim kierownikiem i od poniedziałku bębny wojenne znowu będą wybijały swój rytm. A tymczasem jest sobota, tak? Jesteśmy na wycieczce i przed nami, no nie powiem, że tajemnica, ale ciekawostka. Nic wam nie pomogę. Przepatrzyłam stare mapy, ale nic na temat kościoła nie znalazłam. Moim zadaniem było sprawdzenie dokumentów. Jakie są fakty? W Chotowie istniał kościół, co potwierdza, że znaczenie miejscowości było duże. Jej możliwości, że tak powiem, finansowe, nie wystarczały jednak na utrzymanie świątyni. Jednym słowem, kościół popadał w ruinę. No i co się z nim stało? Ostatecznie parafię przeniesiono do pobliskiego Oleszna. A po świątyni nie ma już śladu. I tu się pan myli. O, mężusiu, znalazłeś jakieś ślady? Gdyby to była zaginiona karczma, to rozumiem, ale kościół? A co ty tam szukałeś? Śmiej się, proszę bardzo. Niech cię słuchają, śmiej się, no. Dobrze, to oczywiście jest żart, no, opowiadaj. Ja po prostu zadzwoniłem do miejscowego sołtysa. Ten mi wszystko opowiedział. Kościół stał na tej górce, o tam, za remizą. Tu, gdzie ten lasek? Dokładnie tu. Zresztą miejscowi na pamiątkę postawili tam krzyż. No, nie widać go, bo drzewa zasłaniają teraz. No ekstra. Kolejna tajemnica rozwikłana. Ja dodam tylko, że ksiądz Jan Wiśniewski w wydanym w 1932 roku historycznym opisie kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim przytacza legendę o tym, że mieszkańcy Chotowa, którzy użyli materiału z kościoła na budowle gospodarcze, nie zaznali spokoju. Straszyło ich we dnie i w nocy. Tak napisał kronikarz. Panie przewodniku kochany, bez przesady. Mam panu przypomnieć, w ilu miejscowościach ludzie wykorzystywali budulec z dawnych zamków i pałaców? Człowiek na wsi jest praktyczny. Jak jest ruina, to jej pozostałości wykorzystuje się do innych celów. Nie ma powodu narzekać na mieszkańców. A tak swoją drogą, to mogli księża zadbać i kościół nie popadłby w ruinę. Zgadzam się z żoną. Nie ma tu winy miejscowych. No, nie poznaję dzisiaj państwa. Zgadzacie się ze sobą? Przycinek różnych niewiele jest. Że tak spytam, stało się coś? Panie przewodniku, wczoraj mieliśmy rocznicę naszego poznania. Wie pan, kwiaty, kolacja przy świecach i... I ty po co rozdrapujesz? To było wczoraj. Dziś piszemy kolejny rozdział księgi naszych stosunków. Stosunków? Dość! Tak mi się tylko wymsknęło. Pan też się zastanów, czyją stronę pan trzymasz. Idziemy. Ale dokąd? Opowiem wam historię walki partyzantów AK, jaka miała tu miejsce. Słyszałem o tym słuchowisko w Radiu Kielce. Dziękuję bardzo. Właśnie o takie zakończenie nam chodziło. Nasi słuchacze mogą reszty historii wysłuchać w innym słuchowisku. Tak to w jednym miejscu splatają się różne ścieżki historii. Ale my ten supeł rozplątujemy i sprawiamy, że coraz więcej osób chce odkrywać historię na nowo. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w Nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.